Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie 10 listopada hasłami, które są przeznaczone na dzisiejszy dzień. Z pierwszej księgi Samuela, 14 rozdział, 6 wiersz oraz z listu do Hebrajczyków, 10 rozdział, 35 wiersz. Panu nie trudno wybawić przez wielu czy przez niewielu. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę. I myśl modlitewna autorstwa Marian Heide-Münich. Miłosierny Boże, dajesz słabym siłę i odwagę. Podnosisz tych, którzy się smucą. Wysłuchaj błagań wszystkich, którzy są przytłoczeni codziennymi wyzwaniami, którzy zagubili się w życiu i zagraża im rozpacz. Modlimy się za nas wszystkich, abyśmy i w naszych słabościach doświadczyli Twojej bliskości i łaski. Moi drodzy, te dzisiejsze teksty biblijne i modlitwa mówią o słabości i o ufności w słabości, że Pan Bóg pobłogosławi, będzie nam towarzyszył i się nami zaopiekuje. I faktycznie mamy takie czasy dość trudne, bo wystarczy mało uważnie nawet się rozejrzeć dookoła. No to na wschodzie mamy wojnę. Rosjanie próbują pogrążyć Ukraińców, ale na szczęście coraz mniej im się to ostatnio udaje. Mamy wielką drożyznę, inflacja sięgnęła już 18%, więc to są bardzo wysokie wskaźniki. Wszystko w sklepach, gdy robimy zakupy, jest strasznie drogie. Mało tego, koszty energii są także niezwykle wysokie, nieporównywalnie wysokie z tym, co mieliśmy wcześniej. Mało tego, nie mamy pewności, czy tej energii na zimę najzwyczajniej w świecie nam wystarczy, chociażby po to, żeby ogrzać nasze domy, mieszkania czy parafie. Więc czasy są trudne. Do tego dochodzą jeszcze różne inne kłopoty, różne inne trudności życiowe, których pewnie nie sposób tutaj wymienić, ale też nie o to chodzi, żeby je wszystkie tutaj określić i zdefiniować. Moi drodzy, co jest ważne? Ważna jest ufność. Ten dzień 10 listopada to jest też taki dzień, myślę, dość istotny, ponieważ dzisiaj swoje urodziny obchodziłby reformator Marcin Luther. To by były 539, jeśli się nie mylę. Natomiast zawsze w przypadku narodzin dziecka w średniowieczu z jednej strony to była radość, ale też takie wyrażenie ufności. To dziecko dzień po narodzinach się chrzciło, przynosiło się do kościoła, żeby je ochrzcić, bo nie wiadomo było, czy przeżyje, ponieważ śmiertelność niemowląt w tamtych czasach była bardzo wysoka. I ten chrzest Marcina Lutra, który 11 z kolei się odbył listopada, jest też takim wyrazem ufności, takim wyrazem zawierzenia się Bogu i takiej odpowiedzi na Jego obietnicę, że Panie Boże, my to dziecko Tobie powierzamy, Tobie oddajemy, Ty je prowadź, Ty je błogosław. Więc te narodziny Lutra i jego chrzest dzień później w tym obszarze, czy w tej tematyce ufności, czy zawierzenia się Panu Bogu, gdzieś tam się nam to wszystko bardzo mocno zazębia. I życzę, żebyśmy też tak, mimo tych trudności, których dzisiaj doświadczamy, tych europejskich, tych globalnych, tych związanych z kryzysem, tych związanych z ciągle rosnącymi ratami kredytów i tak dalej, żebyśmy w tym wszystkim się nie zatracili, tylko pamiętali, że mamy Boga, któremu możemy zaufać. Boga, który nas przez trudności i bolesne doświadczenia niejednokrotnie przeprowadzi. I żeby to może lepiej zilustrować, to taki przykład podam. Tutaj parafia w Opolu gości kilka ukraińskich rodzin, które uszły przed wojną. I jedna rodzina jest na przykład rodziną prawosławną, inna rodzina jest rodziną zielonoświątkową. Ale to, co jest ekumeniczne i to, co te rodziny łączy, to jest wielka ufność wobec Boga. Jak z nimi rozmawiam, to bardzo często mówią: z Bożą pomocą wszystko przetrwamy, wszystko przeżyjemy i z Bożą pomocą ta wojna się kiedyś skończy. Wiele jest takich postaw, czy w ich postawie jest bardzo dużo takiego zaufania i takiego nakierowania się na Boga, że Pan Bóg przez niedolę, przez niedostatki przeprowadzi, bo dotąd błogosławił, to dlaczego miałby przestać? A to są ludzie bardzo głęboko doświadczeni traumami wojny. Tak doświadczeni, że nam trudno jest wejść w ich skórę czy w ich buty i sobie wyobrazić to, co przeżyli. Ale mają tą ufność, której mnie przynajmniej tutaj uczą.
I życzę Wam wszystkim, sobie zresztą samemu też, byśmy ze szczerością i z ufnością mogli te słowa wypowiadać. Nie porzucajcie ufności waszej, która ma wielką zapłatę. Panu nie trudno wybawić przez wielu czy przez niewielu. Pan Bóg jest, Pan Bóg towarzyszy, Pan Bóg błogosławi. W tych wszystkich trudnościach życzę zachowania tej ufności, tego zaufania i spoglądania z optymizmem na dzień dzisiejszy, ale także w przyszłość. Niech nam wszystkim Pan Bóg błogosławi. Dobrego i też błogosławionego dnia.